Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu Czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 12 do 18 czerwca 2017 roku. Miłka, co takiego się w tym tygodniu zdarzy? W tym tygodniu przede wszystkim czekać nas będzie kolejny długi weekend, czyli okazja do odpoczynku, grillowania, spotykania się z przyjaciółmi, ale zanim do tego dojdzie, musimy jeszcze przetrzymać dwa dosyć trudne aspekty planety Merkury, który we wtorek znajdzie się w trygonie z Jowiszem, co sprzyja podróżom, wielkim zakupom, yy, omawianiu różnych weekendowych planów, a w środę Merkury znajdzie się w kwadraturze z Neptunem, co z kolei jest tym aspektem niepozytywnym, trudniejszym, dlatego że będzie powodować różnego rodzaju pomyłki. Zamieszanie i zmiany tych planów, które z wielkim optymizmem ułożyliśmy we wtorek. Więc spokojnie trzeba trzymać rękę na pulsie, bądź przygotowanym na to, być przygotowanym na to, że nie wszystko w tym tygodniu może przebiegać tak, jak żeśmy to sobie zaplanowali. Dlatego, że w czwartek czeka nas dosyć niemiły aspekt na niebie, czyli opozycja słońca z Saturnem. To jest taki dzień w roku, kiedy nikomu się niczego nie chce. Dlatego, jeżeli planowaliście jakieś szalone wyprawy, które właśnie w czwartek mają się zadziać, jakieś niezwykłe spotkanie, szaleństwo, imprezy, aktywne odpoczynek od rana do wieczora, to nie ma co się natężać, jeżeli chociaż jedna trzecia tych planów dojdzie do skutku, to już to będzie super. Na szczęście w tym tygodniu i jakby w tym, w, tym, w, tym, w tym razem, Saturn w opozycji do Słońca będzie nas maltretował w wolny dzień, czyli w pracy nie będziemy mieli z tego powodu żadnych trudności. Już na szczęście w piątek trochę lepsza, trochę przyjemniejsza aura, ale Saturn nie będzie odpuszczać. W niedzielę znajdzie się w opozycji z planetą Merkury, czyli znowu powtór z czwartku, znowu zmiany różnych planów, znowu trzeba będzie wykazać się większym spokojem. Dlatego radzę, nie przywiązywać się, brać wszystko takim, jakim jest, być otwartym na różne nowe propozycje, a i Saturnowi damy w tym tygodniu radę znaki ogniste, czyli barany w strzelce w tym tygodniu, mimo tych trudnej w drugiej połowie tygodnia aury będą przebojowe i bardzo dużo w tym tygodniu zrobią. Szczególnie barany, mimo długiego weekendu będą bardzo zmotywowane do działania. Merkury, który jest w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że możecie dostać ważne informacje, które od razu postanowicie wykorzystać, a w drugiej połowie tygodnia będziecie najbardziej ambitnymi ze wszystkich znaków Zodiaku i to Wy będziecie walczyć z grill Pokonywać korki i dawać rodzinie nadzieję, że długi weekend na pewno będzie wyjątkowy i idealny. Lwy natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę wycofane i bardziej zajmą się sobą swoimi sprawami. To jest dobry czas dla lwów, żeby wysyłać ważne maile, robić różne plany, ale niekoniecznie od razu przechodzić do działania. Słońce w opozycji z Saturnem może sprawić, że będziecie troszeczkę bardziej polegać na zdaniu innych, a w drugiej połowie tygodnia to jest bardzo dobry czas, żeby po prostu odpocząć. Strzelce natomiast w tym tygodniu, mimo wakacyjnej już aury, będą miały bardzo dużo ważnych zadań do zrobienia. Opozycja Słońca z Saturnem sprawi, że to wy będziecie w centrum zamieszania, wy będziecie odpowiedzialni za dużo rzeczy i musicie stanąć na wysokości zadania. W drugiej połowie tygodnia po prostu odpocznijcie, nie bierzcie na zbyt dużo na swoją głowę, tak jak tutaj Miłka mówiła, i po prostu róbcie to, na co macie ochotę. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą dosyć mocno wspierane przez planetę Merkury, więc o to one właśnie będą układały te plany wyjazdów, wycieczek, spotkań z przyjaciółmi. Szczególnie byki nie odpuszczą, w tym tygodniu ma być tak, jak byki chcą i koniec. Bardzo Merkury sprzyja podróżom. Wbrew Saturnowi uda wam się dojechać tam, gdzie chcecie i spotkać z tymi osobami, które od dawna chcieliście zobaczyć. Merkury też przyniesie bykom różne ciekawe wiadomości. To jest dobry tydzień, żeby dowiedzieć się, co słychać o różnych ważnych osób. Panny mogą być trochę nerwowe, ten tydzień to jest przede wszystkim tydzień krótszy. A panny, jak wiadomo, są dobrze zorganizowane w pracy, więc ten poniedziałek, wtorek, środa mogą chcieć przeznaczyć na różne ważne zadania. Radzę schodzić pannom z drogi, niech robią to, co uważają same za stosowne, a koniec tygodnia już na szczęście sprzyjać będzie w przypadku panien spokojnemu odpoczynkowi. Koziorożce za to mogą poczuć, że czas podjąć różne ważne decyzje, ale aura w tym tygodniu wcale temu nie sprzyja. Dlatego radzę koziorożcom się wyluzować, zalec na leżaczku, nie przejmować się tym wszystkim, co wyprawiają inne znaki zodiaku. Planeta Wenus będzie też w przypadku koziorożców sprzyjać pozytywnym relacjom z różnymi ważnymi dla was osobami starszymi albo na wyższych stanowiskach, w związku z czym te akty majówkowego, znaczy czerwcowego lenistwa zdecydowanie ujdą Wam na sucho. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo się cieszyć z nowych kontaktów, z nowych wyjazdów i ogólnie będą w centrum zainteresowania. Bliźnięta w tym tygodniu mogą otrzymać jakieś ważne propozycje, ważne informacje, merkury, który cały czas przebywa w Waszym znaku zodiaku spotka się na niebie w trygonie z Jowiszem, a to oznacza, że Wasza wiedza, Wasze doświadczenie i informacje, które w tym tygodniu zdobędziecie, mogą wam do czegoś ważnego posłużyć. Drugi drugiej połowie tygodnia zdecydowanie bliźnięta powinny przestać robić cokolwiek, odpocząć i zregenerować siły. Wagi natomiast w tym tygodniu mają szansę na duże inwestycje, bardzo ciekawe okazje, które przyniosą Wam powodzenie i też towarzyską popularność. W drugiej połowie tygodnia te wagi, które mają jakieś ważne obowiązki, powinny jednak być na posterunku, odbierać telefony mimo długiego weekendu, bo coś ważnego dla Was może się wydarzyć. Żyć, nie, nie warto tego przeogapić. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą planować wielkie podróże, yy, yy, przeczesywać różne strony z ofertami wyjazdów wakacyjnych i w tym tygodniu poczekajcie, bądźcie cierpliwi, bo aż do czwartku może się okazać, że te super propozycje się będą pojawiać i w czwartek i piątek warto kupować, szczególnie w internecie, bo cena może być najniższa i dla wodników yy, bardzo dużo różnych nowych wakacyjnych opcji w tym tygodniu może się pojawić. Znaki wodne, czyli raki skropione i ryby, mogą być trochę nerwowe. Zwłaszcza raki będą chciały, żeby wszystko było idealne. Trochę Mars będzie raki poganiać i skłaniać do działania, więc radzę na raki uważać. Nie prowokować konfliktów, nie prosić raki o zbyt wiele przysług, dlatego że zbyt wiele różnych czynności, które raki na siebie wezmą, no mogą niestety spowodować, że ten weekend pełen będzie wywiązywania się z obietnic, a nie odpoczywania, co też się rakom należy. Mars za to sprzyja aktywnemu odpoczynkowi, w związku z czym na rowerze, na rolkach będziecie się doskonale czuć, tylko tylko raki dbajcie o swoje bezpieczeństwo, bo Mars niestety lubi też różne stłuczki, siniaki i nawet drobne skaleczenia. E Skorpiony będą w całkiem niezłych humorach. Skorpionów nie dotyczyć będą żadne przykrości, żadne trudności w tym tygodniu. Planeta Merkury będzie sprzyjać temu, żeby skorpiony zawierały różne ciekawe znajomości, więc myślę, że razem z bykami będą skorpiony w tym, ty, w tym tygodniu najbardziej wytrwałymi podróżnikami, a weekend będzie sprzyjać też zawieraniu bardzo ciekawych nowych znajomości. Ryby za to nie dadzą się namówić na zbyt dalekie eskapady. Raczej dom, spokój, dobra książka, kanapa to jest to, co ryby będą chciały mieć blisko siebie. Jednak pomimo tego, planeta Wenus może przynieść rakom trochę miłosnych niespodzianek, znaczy rybom trochę miłosnych niespodzianek, więc radzę mieć jednak włączony telefon, otwartą pocztę, bo pod koniec tygodnia coś w sferze miłosnej może się w przypadku ryb wydarzyć. Wszystkim życzymy udanego, długiego weekendu, udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl.